No dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Kłaniam się w 309. epizod podcastu Xoni On Air. Dajcie znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo to jest kluczowe w tym, abyśmy przebyli tą piękną podróż. I po raz pierwszy chciałem wam powiedzieć, że stworzyłem to studio po to właśnie dla tych artystów, którzy dzisiaj goszczą w studiu, czyli artystów Xoni Records, żeby mogli pokazać swoją twórczość, swoją osobowość, opowiedzieć trochę o tym, co u nich słychać. I ciekawostką jest to, że i Pionax ma solowy kawałek u mnie, masowność solowy i z każdym z nim mam też kolaba. Już na story zapowiedzieliśmy, że myślimy o tym, żeby coś, może w wakacje, może po, bo ten czas to ucieka nam przez palce i to, że się nie widzimy, to ta łączność jest troszeczkę gorsza, ale jest szansa, że w trójkę może coś zrobimy. Tymczasem jedno wiem, warto wydawać wytwórni, bo wtedy chociażby jest ta promocja tutaj w studiu, ale też w innych social mediach. Dajcie znać, a teraz artysta DJ Jean, znany artysta, powrócił z wielkimi bangerami holenderskimi. Podoba twórczość tego pana. DJ Jean w tym roku to jest drugi jego kawałek, w zeszłym roku 4 traki. Wcześniej tylko miał jakby odświeżenia swoich piosenek. Na co dzień występuje z MC Maron Hillem, który podgrzewa publiczność, a tutaj na wokalu Sebastian. Nie ma nic wspólnego z Polską mimo imię, jakiś tam holenderski wokalista. Podoba mi się to jego brzmienie DJ Jeana. Za wiele jego kawałków odpowiadał pan o pseudonimie Van Schoenenveld, czyli Richard Durant, krótko mówiąc, albo G-Spot gdzieś tam maczał palce. W ogóle w tej Holandii to mi się wydaje, że jest jeden producent w studiu i mówi: tobie zrobię to, tobie zrobię to, tobie zrobię to, dobra, jedźcie grać. A on sam nie jeździ grać. No tak to bywa, słuchajcie, na tym świecie, w show biznesie muzyki elektronicznej. A propos muzyki elektronicznej, to szybciutko przenoszę się do tego, co się dzieje. Robimy sobie taki szybki skrót tego, co dzieje się, bo w nadchodzący weekend to, co będzie grane w Miami, potem przez wakacje będzie wałkowane przez cały świat i także przez polskich DJ-ów, myślę, że nawet i także przeze mnie. Mowa tutaj o Ultra Music Festival. On startuje już w ten weekend, a już dzisiaj, właściwie wczoraj, mogliście oglądać Tomorrow Winter. No i właśnie najlepsze jest to, że jeśli ktoś przegapił wczorajszy odcinek, to on jest cały czas powielany, czyli kończy się transmisja i idzie na nowo. I tak, słuchajcie, od 24 godzin idzie transmisja. W tej chwili swojego seta Matzen chyba zaczyna. Już sprawdzam, kto będzie dzisiaj występował. Tak, o 20 zaczynała się transmisja. Matzen o 20:40, potem Kevin DeVries i Konstantin Sibond. Lost Frequencies 22:45, idealnie po naszym podcaście. Sebastian Ingrosso i Armin Van Buren dzisiaj na deser.
Jutro też skład piękny, bo Nervo się pojawia, Afrojack, Steve Aoki i na koniec Dimitri Vegas, Like Mike, Vinny Vici, Neski, Morten, Felix Jahem. Także przez najbliższe jeszcze 3 dni będziecie mieli co oglądać na live'ie i potem w weekend odpalamy. Przypomnę, że w Altra jest przesunięcie czasu, więc chyba te streamy startują u nas w Polsce o 23 i kończą się o jakieś 7-8 rano, więc jak będziecie wstawali rano z pieskiem, to w weekend będziecie mogli sobie zobaczyć. I potem, uwaga, też ciekawostka, Altra też jest powtarzana, więc nawet jak ktoś prześpi przez chwilę komara albo wy będzie gdzieś na imprezie w Polsce, to może wrócić na prime time tego streamu. Takie są czasy, jeśli chodzi o streaming i to, co się będzie działo w weekend, a jeszcze przejdę do tego, co w twórczości. Przede wszystkim w naszej stajni przygotujemy dla was wydania. One pojawią się w kwietniu i w maju. Potem na wakacje robimy jak zawsze sobie przerwę. No i co będzie w najbliższym czasie grane? G&G Toxic. Czyli nasz artysta, który tak naprawdę rzutem czopką od naszego studia mieszka. I to jest jego propozycja. Ona wychodzi w kwietniu. A za chwilę przechodzimy do naszych gości. This is Sony on Air. Help it but to talk shit. Got you intoxicated. Yeah, make you wanna gossip. Taste so sweet on your lips. Addicted to the moment. Got you intoxicated. Yeah, make you wanna gossip. Toxic, 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 toxic. No, I might be toxic. Twórczość J&G, jego numer Toxic, kwietnie w naszej stajni Sony Records. Jestem już na to w czacie No Seagull. Chciałem właśnie wam powiedzieć, że dzisiaj kurier odebrał paczuszki z ostatnich 2-3 tygodni. Nawet ktoś jeszcze ze stycznia, z 299 epizodu przypomniał sobie, że wygrał nagrodę. Podesłał mi dane i szybciutko udało się te paczuszki zrobić, więc t-shirtciki, koszuleczki, czapeczki dzisiaj od nas wyszły. Spodziewajcie się jutro, pojutrze u was. Pozdrawiam serdecznie cały tab. Jacek79, Stomyster Metysek, jest Martinez z nami, Rick Fire, Paro jest z nami,
Także Wojtek Golina, czyli Tomaszów Mazowiecki, pozdrawiam. No a ja naszemu DJ-owi, naszemu mówię, bo wydaje w Xoni Records J&G, życzę takiego sukcesu chociażby jak Matt Trips. Nie bez pozery wygrał plebiscyt Polish DJ Chart, został najpopularniejszym DJ-em, bo właśnie został najpopularniejszym polskim artystą na Spotify wszechczasów. Pobił Chopina i innych artystów, chociażby, nie wiem, polskojęzycznych. Chodzi o to, że on ma i polskojęzyczne kawałki, i angielskojęzyczne, co spowodowało to, że ta odwiedzalność jego profilu i słuchalność tej muzyki na Spotify jest na poziomie 8 chyba i pół miliona miesięcznych more than listen, tak dokładnie, czyli tych słuchaczy. Gratulujemy Mikołajowi, czyli Tripsowi, tego sukcesu i myślę, że długo, długo nie będzie artysty, który pobije jego sukces, a on się dopiero rozpędza, tym bardziej, że teraz wydał kolabo, właściwie remix Alana Walkera, co spowoduje, że jeszcze większa lawina zacznie się jego sukcesu. No myślę, że on teraz tylko światowa trasa. To no go czeka. Myślę, że nawet w polskich klubach nie wiem, czy on będzie chciał występować, raczej na dużych plenerach, ale to już jest inny temat. Dajcie znać, czy będziecie oglądać to Ultra Music Festival, czy jaracie się tą sceną w Ameryce tymi EDM-ami. No a teraz już zapraszam, Sobnoise jest z nami, to pierwszy z artystów, który wystąpi. Chodź, pogadamy. Trochę o starych karabinach, trochę o nowych rzeczach, które u ciebie. Szybciutko sprawdziłem, jak to wygląda i okazuje się, że 2023 rokiem nie był za bardzo płodnym dla ciebie. Chyba, że coś ci nie podlinkowało w Spotify'u, bo wiemy, że okazuje się, że mój kolab nie został podlinkowany, jakby zostało stworzone drugie konto. Więc teraz przejdźmy na razie do twórczości. Co się wydarzyło, że tak mało tego było? Wiesz co, powiem ci, ja ogólnie ostatnio miałem jakiś taki przestój w produkcji, tak jakby kompletnie nie miałem pomysłów i weny. W ogóle nie odpalałem, wiesz, dawa i zero. Jakbym pierwszy raz w ogóle do produkcji muzyki siadł. Mhm. Dopiero teraz, jakoś w tym roku coś... Poczekaj, ty zaczynasz od bitu czy melodii, bo to jest kluczowe. Czy DJ produkujący muzykę robi sobie bit, a dopiero później tworzy melodię, czy ty najpierw szukasz melodii, a później do niej dobierasz akompaniament? Wiesz co, ja w ogóle inaczej, bo ja od wokalu najpierw zaczynam. Znaczy gdzieś tam na początku sobie narzucam tonację, w jakiej chciałbym utwór, szukam wokalu w tej tonacji. Czyli wokal już ci prowadzi melodię. I robię pod wokal, tam perkusję. Bo wokal ma w sobie jakąś melodię już. No tak, mimo wszystko. Więc dobrze było zacząć odwrotnie, wtedy będzie inna. No tak, też prawda. Pamiętaj, to cokolwiek robisz, pomyśl odwrotnie. Zgadza się. To będzie dla ciebie kluczem i zadaniem. Czyli rozumiem, że szukałeś weny twórczej. Tak, tak. Gdzie się szuka weny twórczej? Książki się czyta, chodzi się na imprezy, słucha się muzyki na Spotify'u, czy po prostu idzie się do normalnej pracy? Wiesz co, no ja najczęściej szukam w innych utworach, po prostu słucham tracków innych producentów, czy tam DJ-ów. No i no, na Spotify'u głównie, no nie szukam tej weny, no i tak szukam, aż momentarznie zaskoczy coś. Mm-hmm. Właśnie ja to mówiłem chyba na ostatniej audycji, że ktoś mi wysyłał demówkę i ej, słuchaj, zrobiłem w stylu Dona Diablo, a ja mówię, a może byś zrobił w swoim stylu, ale ja jeszcze go nie mam, mówię, to wypracuj. No właśnie. No a teraz tak a propos tego, co mówisz, tego swojego stylu, to też, znaczy no wiadomo, fajnie jest mieć swój styl, ale też myślę, że żyjemy już w takich czasach, że tej muzyki tyle w ciągu tygodnia wychodzi, że bardzo czasami ciężko przebić, tak tym, swój styl wbić jakiś. A czy się ten sukces jest dłuższy, bo gdyby widzimy przykład formacji na przykład Komodo czy Brave'a, że oni przebili się do mainstreamu, do rozgłośni radiowych coverem. Jest znana piosenka sprzed lat, na nowo przerobiona. Jest jedyny problem, że oni teraz wydają solową twórczość, nie jest coverem. I nie idzie to. Wiesz o co, ci ludzie już nie kupują tego, bo znają ich z coverów. A no kiedy ty przejdziesz tą drogę producencką, że grasz tylko te swoje, a nie robisz tych coverów, to ta droga jest długa, ale ten sukces jest większy, bo ty odcinasz ten kupon. Nie? No tak, to coś, jak się kiedyś zaskoczy, to... A nigdy nie wiesz, bo może coś, co wydałeś 3 lata temu do jakiegoś filmu zostanie wykorzystane, albo jakieś intro gdzieś. Ja już miałem sytuację w Xoni, w których proszono nas o licencję do kawałków sprzed 5 lat. Gdzieś tam, bo komuś się spodobała, bo jest jakiś motyw przewodni. Mamy chociażby sukces Bueno Clinica i Sex Appeal piosenki, kiedy wchodził różowy telefon Samsung. I oni chcieli do reklamy 15 sekund wejścia AM, Sex Appeal i tylko on to miał i udzielił licencji, pojechał w trasę po Chinach, także nigdy nie wiesz, kiedy się stanie, że twoja twórczość będzie większa. Coś tak jak mówisz, no coś musi być odszukane, jak to się mówi, w gąszczu sieci. Dobrze, wracamy do tej twórczości, czyli teraz co, zażarło, jest już jakaś produkcja?
co tak, się jest dzieje już jedna produkcja, zresztą dzisiaj ją planuję zagrać w swoim secie. A jak z koncertami, jak z występami, latem, jakieś plenery, coś się dzieje u ciebie? Bo tak próbujecie je za język pociągnąć, myślałem, że się wysypie, że to był super rok i w ogóle tryskałem energią. Pat, nieustające pasmo sukcesów. Wiesz co, no w tym zeszłym już roku, no to w sumie jakieś pojedyncze grania były, ale no tak jedyne, czym mogę się pochwalić, to że byłem rezydentem na jednym beach barze niedaleko mojego osiedla, że tak powiem. A jak się gra w beach barze, to trzeba się mocno zeszmacić, czyli grać kokoloko? Nie, tam zazwyczaj hausowo się gra, ja też tak lubię grać. I no tam... ale stoją ludzie z telefonem, ziomeczku, ja bym chciał to. Nie, tam nie było raczej takich sytuacji, więc grałem i tak i dla ludzi, też często grałem silent disco, więc no tak. Silent disco to jest petarda teraz, tak, tak. Tylko że jest problem, jeśli są trzy DJ-ki, nie? Czy była jedna tylko na sali? Trzy DJ-ki były. No i widzisz, kto słucha ciebie, tak, a... Tak, tak, no ja też tak zawsze miałem, że i teraz tak podnieście ręce, a tam pięć osób, a tak. Sto innych tak. I no, inne DJ-ki słucha. No ja wspólnie, znaczy grałem w sumie tam też wspólnie właśnie z kolegą, który dzisiaj tu też przyjechał, właśnie z Maćkiem, z Madhouse'em. I tam praktycznie no było tak, że... żeśmy kręcili najlepiej na tym silent disco, bo gdzieś tam widzieliśmy, na że ludzie nam tak, tak najczęściej. I też nawet była taka sytuacja, że z menadżerką zagadaliśmy, że podepniemy mikrofon i ludziom normalnie do słuchawek gadaliśmy do mikrofonu i normalnie reagowali. Ale poczekaj, że... to do tej bazy, tak? W tak, tak. Sieci... Znaczy nie, normalnie do konsoli, bo to idzie sygnał z masteru do tej puszki, tak jakby, no, no nie. Rozumiem, no, rozumiem, no. Okej. Okay. Podłączyliście, żeby oni tak, tak. No i tam się, akurat tak? My byliśmy tam, nie wiem, na niebieskim kanale i mówiliśmy tam, nie wiem, że niebieski kanał, wszystkie ręce w górę, no i wiesz, no i normalnie, jak w klubie. Jak w klubie, no. Ale cisza na sali. Znaczy... No tak, znaczy wiesz, no tak pół na pół, no. No ale głośniki też grały, nie? Znaczy głośniki tak... Cichutko, tego cichutko, poglądu no, no. Było, żeby, bo wiadomo, tam, że wiesz, jak to ściągnie, to że coś... Poza te słuchawki się też tam, wiadomo, płaci tam chyba... Kaucja jest taka tak, pobierana, nie? Chyba. No, i potem, wiesz, jest tak, że część siedzi sobie tam przy piwku i nie chce wypożyczać tych słuchawek, nie chce tam po prostu płacić. Ja i... chciałem tylko powiedzieć, bo rozmawiałem odnośnie 300 odcinka. Mieliśmy tutaj mieć sponsora, który miał właśnie te słuchawki nam ufundować, znaczy wypożyczenie ich. I rozmawiałem z tą firmą i ona się pytała, czy to jest na otwartym terenie, czy na zamkniętym, a do czego dążę, bo on mi mówił, że te słuchawki ludzie kradną do domu. No, ja chciałem tylko wam powiedzieć, że jeśli wam przyjdzie do głowy kradzież tych słuchawek, to one nie zagrają w waszym domu, bo one są tylko sparowane z tym systemem, który nadaje. One w domu żadnym bluetoothem niczym nie połączycie. One mają specjalną częstotliwość, więc nic wam to nie da, że wyjdziecie, a tylko na kamerach będziecie mieli problemy, bo przecież tam się płaci kaucję. Powiedzmy 100 zł symboliczne, a czasami jak się nie płaci tej kaucji, to dowód ci spisują. No, tak, tak. No. Jak ty gwizniesz te słuchawki... To mają to, twoje dane. To jeszcze ci za to dojadą i będziesz w biku. Pyk! A jeszcze trafiony. Mogę dodać, że w sumie nie warto kraść tych słuchawek, bo one jakościowo to brzmienie mają. No to są takie po prostu chińskie podstawowe, one no jak proste, czasami tak? Dla podglądu zakładaliśmy te słuchawki, a potem te Sennheiser HD25, no to w ogóle nie ma porównania. Szarpać, tak? Tak, Szarpać. Dokładnie. A propos słuchawek, teraz w kamerze widzą widzowie, że przerzuciłeś się na coś nowego, mógłbyś powiedzieć? Tak, tak. Czy to no, już testowałeś, czy to dzisiaj znaczy, premierę? Że tak powiem, nastąpi dzisiaj rozdziewiczenie pierwszy raz, że będą wpięte w konsolę DJ-ską, bo tak to na razie korzystałem gdzieś tam z nich w domu, żeby przetestować, po prostu do MacBooka podpinałem. No a to są firma Stack, oni też tam robią właśnie sprzęt te dla muzyków. A dlaczego chcesz się bombardować tymi douszymi? Ja zaraz ci powiem, dlaczego mówię bombardować. Wiesz co, no, ogólnie chcę twoją też, opinię poznać. No chcę tak no, ogólnie też sprawdzić właśnie, jak to na dłuższą metę będzie. No jak mi nie, nie przypasuje albo będzie mnie to męczyło, to po prostu, bo dalej mam swoje HD25. Ile najdłużej miałeś je w uchu? 5 minut. 5 minut, okej. Okay. To po twoim secie godzinnym zobaczymy. No. Czy uwiera małżowina, aha, te rzeczy, tkanka krząsna, nasza się zmienia, układa. Wiesz, nie, a jeszcze druga sprawa, jutro mi powiesz, czy ci nie piszczy w uszach. No właśnie. Dlatego, że jesteśmy bardzo mocno bombardowani dźwiękiem. Dobre jest to, tych odsłuchach, jeśli jest bardzo duże nagłośnienie, jesteśmy na jakimś potężnym festiwalu, jest dużo tego, to wtedy masz ten odsłuch bezpośrednio w tym. Ale jeśli tu tak jesteśmy w studiu, to nie widzę potrzeby tego stosowania. Akurat w tych stagach jest fajne to, że bo też mi niektórzy gdzieś tam mówili o tych szurach czy coś, że one bardzo mocno tłumią, że nie słychać, jak ktoś do ciebie podejdzie, a te stagi mam tak, że... Troszeczkę słyszysz otoczenia, no, tak? No, troszeczkę lekko przypuszczają. Czyli jak więc, jedziesz na rowerze i ktoś trąbi albo jedzie karetka, to no, słyszysz, to myślę, bo tak, że tam można, jesteś wyautowany, jedziesz,
co się stało? O co ci chodzi? Ptaszki śpiewają. Słuchajcie, Sobnoise, zapraszam cię serdecznie za stery. Nie będziemy przegadywać, bo ludzie mówią, że chcą trochę muzyki posłuchać. Tym bardziej, że masz świeżutkie rzeczy przygotowane. To zapnijcie pasy, to jest godzinny set. Potem wchodzi Pionak, porozmawiamy z nim, bo on uczestniczy też w drugim projekcie. I o tym dzisiaj będzie mowa, a potem może się uda w trójkę zagrać. Nie wiemy jeszcze, jak się ten wieczór potoczy. Mam nadzieję, że macie internet doładowany, jesteście wygodnie, że tak powiem, zalokalizowani w swoim najlepszym miejscu, czyli przed monitorem. Jeszcze podpowiem, że nadajemy na TikToku DJ Nox TV, to jest ten profil, w którym wchodzimy, na Facebooku Xoni Records, Xoni On Air DJ Nox i YouTube Xoni Records, a potem to wszystko ląduje na Spotify. This is Xoni On Air.
nowej kolekcji We Are Xoni. Z takim czerwonym napisem mamy t-shirciki dla was, różne rozmiary. To dla tych, którzy wspierają nasze studio, nasze działania. Takie też woreczki po browara, po bułeczkę, po lody latem, może na kiełbaskę albo na imprezkę, na trampki, żeby mieć na zmianę. Zapraszam, inne gadżety, opaseczki, wszystko czeka, linki macie przypięte, więc wiecie co robić. Zapraszam. Łatwiej wejść xoni.pl/donate. Dzisiaj kluczowy temat. Czy jeszcze przeglądacie streamy, czy już się tak nie jaracie? W pandemii to był prawdziwy wysyp. Wszyscy siedzieliśmy przed monitorami, ale teraz, kiedy możemy sami gdzieś iść na imprezę, na festiwal, a tego nam nie będzie brakować w tym roku. Myślę, że to, że noga się podwinęła niektórym organizatorom w zeszłym roku, to nie znaczy, że w tym roku tego nie będzie dużo. Już widzimy chociażby w Gliwicach ten duży event Silesia Beats, na którym będzie Dimitri Vegas, Like Mike. Mam nadzieję, że się uda. Organizator zapowiada Adam The Great, że na pewno będą, więc można śmiało bilety kupować. Don Diablo i reszta ekipy. No to będą, nawet będą dwie sceny. Sony records live. If you see us on the floor, you'll be watching all night. Be here to hurt my body. Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you watch your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Kamerzewicie, dostałem dzisiaj piękne radyjko od taty Sobnoisa, mówi, przyda się na tą wystawkę moją retro. Gdzieś tam w odpowiednim miejscu mieszczę, teraz je widzicie. Lampowe radio. Dla tych, którzy nie wiedzą, kaset ani płyt CD tam się nie wkłada. Choćby tym pokrył cały świat, wracać będę do tych chwil. Szkoda tracić sił, bo ciągły brak proporcji. Życie albo sen, jeśli świat się kończy, proszę nie budź mnie. Jutro już nieistotne jest, więc za to napijmy się, napijmy się. Żeby nie było osobno, dzisiaj sam nie przyjechał, przyjechał z artystą Madhouse, którego właśnie słyszycie remix, jest z nami na kanapie, więc witamy na łączach. Tymczasem dajcie znać, czy wam się podoba taka wersja, taka interpretacja polskojęzycznego kawałka. Kiedyś DJ się wstydzili takie grać klubowe, taneczne polskie, a teraz Madhouse wersja. Jakie future'owe.
Dziękujemy za wrzutkę dla wszystkich w studio i także słuchaczy na czacie. Fajne studio, dziękujemy za uznanie. W sumie przez takie wasze donaty możemy zupełnie za darmo nadawać. Nie musicie na YouTubie, na Facebooku płacić żadnej licencji, opłaty. No chyba, że Spotify'a musicie sobie wykupić, to wtedy tam też jesteśmy. Na TikToku też nie musicie. Pozdrawiam serdecznie płonący TikTok. To jest dla mnie w ogóle ciekawe zjawisko od początku, kiedy zacząłem nadawać. Ale rozumiem to zatracenie wasze, kiedy scrollujecie dalej na toalecie, wydaje się, a tutaj pół godziny zleciało na oglądaniu filmików. Jest jedna różnica między TikTokiem a YouTube'em, że na YouTubie wiecie, po co przychodzicie, czyli znacie jakby podcast, znacie tych, którzy przychodzą, albo nie znacie ich, odkrywacie, a na TikToku po prostu siedzicie 3 minuty i scrollujecie dalej, scrollujecie, a dobra, gra, fajnie, nie gra, no, dalej, dalej. Nie ma utożsamiania się z twórcą kanału. Podglądam tego TikToka, bo on nadaje z innej kamery, nie z tych, których wszystkich tutaj mam w studio, tylko nadaje po prostu z telefonu. Tam jest podpięty dźwięk z DJ-ki. Trochę inny kadr jest, że tak powiem. To 9:16, odwrócony YouTube jakby. Teraz wezmę tą kamerkę z TikToka, niech popatrzą sobie na to studio. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make them staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party. But now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just walking through the play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face.
Ci na TikToku słyszą jakiś głos mówiący. Tak, to ja z drugiej strony kamery. DJ Nox, jako prowadzący ten podcast Xoni On Air. A za sterami jest Sobnoise, potem będzie Pionax. Także zostańcie z nami, bo to taka dwugodzinna przygoda z odkrywaniem twórczości artystów, ich wizją. To, co im tam gdzieś w głowie się urodziło, dzisiaj prezentują. A jeśli chcecie zobaczyć tytuły, które grają, to zapraszam na YouTube, bo tam zasysają się z ich rekordboxa, czyli z tej tracklisty, którą grają na bieżąco, widzimy. Nawet niektórzy tagów nie wyczyścili, widać skąd pobrali. Jeśli chodzi o poszukiwanie stylu, to dla mnie Sobnoise z tym kawałkiem wygrał. I tu uważam, że to jest jego styl. Muszę mu to napompnąć, żeby w tą stronę szedł. Jeden chyba z jego lepszych tracków. Kiedyś tutaj w tym studiu był prowadzony, prowadzimy taki program, Tyle w temacie się nazywa, zobaczcie sobie na YouTubie. To jest podcast, w którym nie ma muzyki, tylko rozmawiamy sobie z różnymi artystami, dosłownie. Są to sportowcy, artyści i miałem tutaj fotografa i zapytałem go, to było z 5 lat temu chyba, z jednym z pierwszych tych podcastów Tyle w temacie, czy zrobił zdjęcie życia. Wtedy mówił, że nie, to jest tylko przed nim, mimo to, że już 20 lat jest fotografem. I wiecie co, ostatnio robił mi zdjęcia na Xoni Orkiestra. I zapytałem go, czy zrobił już to zdjęcie życia. Mówi tak. I tak sobie myślę, że zapytam Sobnoise, czy on już zrobił track życia, czy to jeszcze przed nim.
jakbyście pytali, co to tak pięknie bangla. To jest nówka sztuka od Sovnoisa. Zróbcie tam hałas na tym czacie na Facebooku. Are you ready? Dajcie znać, jaki miałby być tytuł tego. Szukamy inspiracji na tytuł. No, odrobił zadanie domowe. Swoje kawałki trzeba zagrać. Nasze. Ciekawe, czy Pionek ma na pendrive'ie. This is Sonny on Air. Swept under the crashing waves, I found my under the crashing waves, I found my swept under the crashing waves. Under the crashing waves. Caught up in all of the world, looking for you. I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue. And if you listen, you can hear me through the radio. Jest Eric Fire, siemaneczko, witam. A, bluza z kolekcji Adama de Greita. Właśnie, muszę mu jakieś zdjęcie wysłać, filmik. Rave, dokładnie. No właśnie, ze Spotify'em jest taka sprawa, że Spotify nie przyjmuje podcastów na żywo. Po prostu zaraz po audycji, kiedy kończę zapis, wtedy ja to wgrywam. Więc jest to tam, powiedzmy, że takie opóźnienie, że możecie to słuchać. Jedyną atrakcją tego Spotify'a jest to, że tam nie ma kompresji. Na YouTubie, na Facebooku obraz przez platformę jest kompresowany, no bo to są duże pliki. Nasza audycja, powiedzmy, ma około 15 giga, 2 godziny. I na Spotify'u nie kompresują tego, czyli tak jak ten końcowy ja wypluwam, że tak powiem, to tak to rejestruję i wrzucam na Spotify i jak na razie te serwery przyjmują bez problemu takie 15 giga, nie ma kompresji, możecie sobie wideo oglądać z audio. I to jest fajne w tym. Nie odpowiadam, to nowe radio, które dostałem, nie jest przestrojone na nowe częstotliwości z radio lat 60. Proszę Państwa, lampowe, jakby ktoś nie wiedział. Tam z tyłu trzeba było odkręcić, zobaczyć, tam w środku są po prostu takie lampki normalnie. DJ Jimmy pisze petycję do organizatorów festiwali. W sumie ja bym się też pod tym podpisał, że na telebimach powinny być tytuły pisane, co grają. Wyobrażacie sobie, jedziecie na Sunrise Festival albo na przykład na Open Air i gra na Martin Garrix, a tam tytuły w remiksach wjeżdżają na ekranie i same screeny z telefonu widzą. Po co? Masz się oddać muzyce. Closer to
Jacek 79100, dziękujemy za wrzuteczkę, dziękujemy za wsparcie. Aron napisał, że ciekawe hashtagi może mieć Pionax. Też się tego obawiam. Mówimy o tym, co się pojawia w tytułach, co wy widzicie. To pobiera jakby z pendrive'a daną piosenkę, która jest na masterze, czyli która w tej chwili gra. Co jakieś 5 sekund chyba się to odświeża. Paro, cofam, bo się wysprzęgliłem podobno. Jimmy pisze, że czas na reprymendę dla Sobnoisa. Tak, tak, postawimy go na nogi. Właśnie sobie tutaj na zapleczu, tak powiem, za kulisami rozmawiamy. Witam serdecznie, Tiama! Naszego szalonego winylowca. Dajcie znać, jak nas słuchać na TikToku, bo w sumie nie pytałem, czy tam z dźwiękiem jest wszystko okej. Okay. Powiem, że ostatnio tego Jacka nie dopiąłem do końca. Jakieś przestery pierdzenie, bo on brał z głośników, a teraz już macie z systemu, więc chyba powinno być okej. Okay. Mam do was jeszcze jeden temat związany z tym, że myślałem, że wszystko w sieci widziałem, jeśli chodzi o te streamy, jeśli chodzi o muzykę klubową elektroniczną. I nagle wchodzi ten pan i wszystko zaczyna się od zera. David Guetta, zobaczcie sobie, wyrzucił dzisiaj, dokładnie 2 godziny temu, The Moonlight, to jest w Dubaju na pustyni stream. Na pustyni postawili potężny ekran w 3D, podświetlili te wydmy. No coś niesamowitego, ja nawet sobie nie wyobrażam, ile to musiało kosztować.
A co tam Dubaj stać? Abu Dhabi chyba, tak? No nieważne, ale tak sobie myślę, że właśnie kiedy on wchodzi, to on zawsze na tym streamie wyjaśnia wszystko. I wszystko się zaczyna jakby od zera. Zobaczcie sobie po audycji, pewnie będziecie oglądali Tomorrowland Winter, ale później zobaczcie sobie Davida Guetta i przede wszystkim posłuchajcie muzycznie, jak tam się zadziało. Oh my god, szacun dla tego pana. Jeszcze tym bardziej, że chyba 2 tygodnie temu został kolejny raz tatusiem. Więc gratulujemy Davidzie i szanujemy. Dobra robota. Pamiętam, kiedy dostaliśmy jakieś powiadomienie z Facebooka, że zablokowano transmisję. Okazuje się, że Mark Zuckerberg jednak czuwa, jest tam z drugiej strony. Pozdrawiamy go serdecznie, całą ekipę. To zależy na Bahamach, tego są ludzie albo systemy, algorytmy, żeby za prawa wysłały tam odpowiedni strajk. Na TikToku jeszcze nigdy nie zbanowano, więc nie wiem, jak to się tam dzieje, ale Chińczycy wiedzą, jak obejść systemy. Mati991 napisał, że sobno i zaż gra miło na TikToku. DJ Nox TV to właśnie na tym kanale nadajemy, jeśli chodzi o TikToka. Zapraszam. This is Sonny on Air.
chyba Pionek będzie musiał Sobnoizowi pożyczyć pendrive'a. Bo mówi tak, ty, ile tam czasu zostało, bo kurde, trzy traki mi zostały. Śmiechawa oczywiście. Jeśli chodzi o Tomorrowland Winter, to właśnie rozpoczęła Matan. Dobrze, że u nas dopiero wiosna wstaje, jeszcze nie ma tych imprez za dużo, że możemy sobie popatrzeć na to, co się dzieje na świecie i potem wybyć do klubów i oczekiwać tego, żeby nam te kluby przygotowały taką biesiadę. Wam o tych statystykach rozgłośni radiowych, że nie za dobrze to wygląda, że życie przeniosło się do internetu, to teraz pytanie do Was, jakiej stacji słuchacie? Jeśli jedziecie samochodem, albo może gdzieś w pracy gra jakieś radyjko, dajcie znać, czy to jest na przykład RMF Max, czy to jest ASK, a może coś lokalnego, albo takie ogólnopolskie jak Zetka, czy RMF Max. Jak już słuchacie, to jakiego? Piszesz się lekko, łatwo i przyjemnie, bo głowa boli. O czym? Litra w 8, ale 7 nie przyszło. Jeden miał nadciśnienie, to nikt nie pił. Kochana. Kocham normalnie tego TikToka za te ksywy, które tam macie. Czasami nie mogę tego rozczytać, ale jedna mi przypadła do gustu. DJ Decibel. Oryginalna. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Piątek DMC, czyli muzyczne radio. Maciek Wołowki, jego program piątkowy DMC, po którym jest prezentowany ASOT w lokalnym radiu. Czajcie to? Wykupili licencję, żeby transmitować właśnie ASOTa Armina Van Burena. Chyba po północy jest transmitowane wcześniej DMC, czyli muzyczny program Macia Wołowka, w którym właśnie muzyka elektroniczna, w większości trochę trensowa, ale też dużo smaczków pięknych opowiada o różnych wydarzeniach w Polsce. Polecam, można też w internecie słuchać, więc spokojnie. Matrak połączył się do nas, napisał na topczacie, czy coś mi ominęło? Tak, rozdawaliśmy nagrody, ominęła cię premiera Sobnoiza. Ale jeszcze przed nami dużo energii. Jeśli nie byście dziś na siłce i cardio, to Pionax będzie nam fundował. Yeah,
coming strong, so strong. Why is it so hard to admit my feelings? I'm terrified of showing a sign. Grane w rozgłośniach radiowych, dlatego też o was pytam, czy SK, czy RMF Max, czy może Zetka, może jakaś lokalna radio. Mówię tutaj nie o internetowych, o takich stacjonarnych, jeśli słuchacie. A z tym hitem związane jest to, że właśnie on jest grany w stacjach radiowych i Skytech zrobił remix, który gdzieś tam za darmo upublicznił w internecie na YouTubie, a okazało się, że Armin van Buuren go zagrał, no i został oficjalnie wydany. To jest też przygoda. Wydaję sobie za darmo, nagle dzwonię do ciebie, ziomeczku, zdejmuj to z darmowego kanału, bo wydajemy oficjalnie. Czyli nigdy nie wiesz o tym, co mówiłem na samym początku, kiedy te macki internetu dosięgną właśnie tego i staniesz się na podium. Większość z was, widzę, wspomina stare czasy, chociażby Radio Parada w Łodzi, Planeta FM. No już nie ma tych rozgłośni, ale faktycznie one bardzo mocno promowały muzykę klubową, taką elektroniczną tamtych czasów. Jacek napisał: Radio Bielsko, piątkowy wieczór i DJ zrobiony. Ja mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, nie wiem, czy to jest jeszcze teraz, ale pamiętam, raz jechałem do klubu i to było w Rybniku, klub Ambrozja się nazywał. Klubu już nie ma, ale radio jest, radio chyba Vanessa. Jadę po drodze i nagle słyszę, że tam się DJ odzywa z klubu. Okazuje się, że w tym klubie, w którym grałem, była transmisja w piątki na żywo do radia. Teraz mało spotykane, ale wtedy już z dęsowej sali lecieli od 19 do 22, a potem przełączali się na klubową salę właśnie. Śląsk rządzi się swoimi prawami, zresztą z Będzina jest nasz gość Pionas, więc o tym opowie. We'll be right back.
DJIP, Radio Parada, pozdrawiamy, czyli Dobre Imprezy TV. Oni jeszcze działają, w sensie takim, że DJIP właśnie działa jeszcze w radiu. Parada Hot Mix, tak, tak, Łódź. Jest centrum i ma Paradę Wolności. A propos Parady Wolności, a propos Parady Miłości właściwie w Berlinie, to nie wiem, czy wiecie, ale berlińska scena techno trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To jest też niesamowite, że właśnie ta formacja, która powróciła z tą Paradą Wolności, najpierw propagowała ugrupowanie polityczne, a potem przerodziło się to w promocję muzyki. I to jest też fajne, że ta berlińska scena techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 14 marca została doceniana, więc będzie na pewno rozwój i będzie powracać to wydarzenie na ulicę Berlina. To jest kultura wręcz. Walking in the crowd, we're lost and found, but love is gonna save us. Sony records live. Tak sobie myślę, co taka godzinka dla Sobnoisa. Czasami jak oglądamy te tury, na przykład Jamesa Hype'a, leci gdzieś na drugi koniec świata i gra 50 minut. Ale raz grał w Space'ie 8 godzin i to równo 8 godzin do końca. O wschodzie słońca, czyli tak. W prime time wchodził, a schodził, kiedy słońce już było wysoko. To są najlepsze imprezy. Kiedy idziesz na kolację, a kończą się śniadaniem. Bobby Lorek napisał, że zawsze nadgania po audycji przesłuchuje, a dzisiaj udało mu się trafić na live'a. Szanujemy, dziękujemy za wasze wsparcie, za udostępnienie. Kuba napisał, że zagraniczne Radio Rekord polecam. Dobre sztosy grają. Niespotykane wersje. Ja natomiast polecam Slam FM. Oni też mają streamy DJ-skie, ale oprócz tego całkiem dobrze grają takie wyszukane remiksy. Powiem wam, że Shazam mi tego nie znajduje, więc muszą dostawać promówki od DJ-ów dobre. A teraz w remiksie... artystę o pseudonimie Maeve, który zwyciężył 2 lata temu Mistrzostwa Polski. Mieliśmy Mistrza Polski rok temu, mieliśmy 2021, ale wcześniej nie mieliśmy jeszcze Maeve'a. Także myślę, to jest też temat do zahaczenia. A propos rozpiski, kto kiedy będzie, to Sobnoi za moment kończy. A ja wam właśnie wyświetliłem teraz tablicę, żebyście sobie tam odnotowali.
Live. Wojtek Golina pisze, że jutro radielka posyła w pracy. Tak, od 16. No właśnie, a propos rozgłośni. Ja 20 lat pracuję w lokalnym Radiu LK. W poniedziałki, czwartki mam właśnie audycję od 16. Więc jutro o 16 możecie włączyć. Wystarczy wejść na Radio LK i tam jest w internecie jakby na stronie dosłownie, ale też jest aplikacja na telefon. Darmowa, wybieracie sobie nadajnik Leszno i Bęk. Popowo, komercyjnie. Dużo lokalności poruszamy. Teraz strajki, to pewnie będziemy mówić o rolnikach, gdzie stoją, takie rzeczy. A, zapomniałem, jutro mecz polskiej reprezentacji, więc będę komentował w radiu, bo akurat mam dyżur, to... Szkoda, że 07 w radiu nie można zrobić, bo lepiej się komentuje. Czy godzinka to jest okej dla ciebie, bo mimo to, że się repertuar skoczył w międzyczasie, trzeba nowego pendrive'a zapiąć. Godzinka okej, czy to jest mało? Znaczy, no... Nie, no jest to w sumie... Znaczy, może w klubie to jest czasami może za mało, bo wiesz, wkładasz sobie do tej playlisty milion utworów i potem się okazuje, że już godzinka cyknęła i... A ty najważniejszych nie zagrałeś, tak, nie? Tak, no właśnie. No, rozumiem, rozumiem. Opowiadał kiedyś o tym James Hype właśnie, że tak się rozkręcił, że największego hita Ferrari nie zdążył zagrać w klubie. No, bywa i tak. W ludzie przyszli na jego koncertu, hita nie było. Ale patrz, w tej dodatkowej części zmieściłeś swój kawałek, więc... No właśnie. Bez problemu. Fajnie, bo były twoje kawałki, więc szacun, że odrobione zadanie domowe z pendrive'a pościągane i premiera. I czy już jest jakiś tytuł tego? Bo tak zrobiłem konkurs, znaczy konkurs, żeby ludzie podpowiedzieli, więc może coś z top chatu znaczy, mogę podpowiedzieć, że tytuł to w sumie no, będzie taki jak te czopy wokalne na nadropy, które wchodziły Only You. Aha, okej, okay. Czyli z tego jakby, z tych wokali. No jest problem, bo jednak korzystając z paczki, słyszymy to i tutaj mamy przykład artystów, chociażby teraz ostatnio Richa wydał kawałek i on był oparty na gotowych wokalach, ale wokalistka na nowo zaśpiewała, ale tak jakby te ze Splice'a zostały na nowo zaśpiewane, trochę zainterpretowane, czyli trochę przerobione. O co chodzi, że każdy może go wykorzystać, nie? Nie no, zgadza się, tylko też znaczy wiadomo, no bo każdy chciałby mieć, żeby ktoś mu wokal nagrał, no nie, ale to znowuż pieniążki nie są małe. Nie, nie przesadzajmy, słuchaj, dzisiaj naprawdę wystarczy popisać. Ja myślę, że to jest więcej czasu pisania niż pieniądze. Zresztą dzisiaj miała być wokalistka z tego, miała zaśpiewać, jest na szkoleniu. Jestem w niej w rozmowie, bo napisała, że ona nie może przyjechać. No tak, bo widziałem, że jest z jakimś managementem, też tam chyba zawarła jakąś tą, więc tam rozwija też swoją karierę. Rozumiem, Bronx 7, tak? Tak, tak, tak. Bronx 7, wygooglujcie sobie, wydała piosenkę polskojęzyczną. Czy ty z nią coś kolaborujesz? Powiem ci, że zrobiliśmy z Tuszerem remix jednego z jej utworów. Aha. W sumie zapomniałem go się zgrać na pendrive'a, bo mogłbym puścić. Mistrz no jesteś. No. Okay. Nie odrobiłeś jednak tej jednak lekcji. Jednak nie. Do końca. Bardzo ci dziękuję. Zapraszam cię zatem na kanapkę. Słuchajcie, jeśli podobał wam się set Sobność, tym bardziej, że grał swoją twórczość i za to szanujemy, to możecie go wesprzeć w plebiscycie na przykład Polish DJ Charts. Jeśli będzie w listopadzie, będzie na pewno, więc możecie tam oddać głos, ale wcześniej, czy są jakieś plany na lato, tak jak teraz byłeś w tych letnich miejscówkach? Znaczy, no, są rozmowy, czy to jeszcze nie jest tak daleko w marcu? Są jakieś wstępne rozmowy, jeszcze może nie jakieś konkrety. Jeszcze nie mam 100%, że tak powiem, potwierdzenia. Zone, ale już jakieś rozmowy są też z innymi lokalami, więc... Okej. Okay. Ja jeszcze mam do ciebie pytanie, co jest twoim zdaniem wyznacznikiem sukcesu, że jedni mają miliony streamów, a inni ich nie mają? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Mi się też czasami wydaje, że taki, nie wiem, jakiś fart, że ktoś się z kimś na strzał wstrzeli po prostu. I gdzieś doda się to na playlistach, tak? Wskorsuje się? No, na przykład, no bo wiadomo, no teraz też w tych czasach się trochę tych jakichś influencerów narobiło i oni tam jakieś
no, dziwnymi drogami próbują no, zyskać tą sławę. Ale są, ale, no mają, no. Oni też pracują na siebie w tym influencersy. To nie jest tak, że oni bąki zbijają, ja nie chcę ich tutaj bronić, ale oni też codziennie nagrywając to story, jak ja sobie patrzę u ciebie, to tego story, tej informacji, czy osobność coś robi z muzyką, to tak... Jak kot zapłakał, no tak. Trochę, wiesz? Znaczy no, w sumie no, nic się nie działo. Muszę cię tu zmobilizować, to... trochę taką śrubkę podkręcić, żebyś wyszedł i kurde, tu nagram, teraz wiesz, robimy, wiesz o co no. Chodzi, nie? No wiem, wiem. No ja też no niestety mam taki charakter, że też czasami no nie mam takiego luzu w sobie, no nie, że... Nie patujesz tym tak na zewnątrz, no. Czasami też do czegoś podchodzę z taką... Ale to nie musisz mówić, w sensie spiną, takim, że ty pokazujesz tylko jakby z drugiej strony, nie wiem, jakieś zdjęcie, screen, zrzut związane z muzyką, z playlistą, że coś odkryłeś nowego. Może no, odwróć to, jeśli nie masz tego, zanim się przełamiesz do tej kamery, a im więcej będziesz nagrywał, tym będzie ci łatwiej. Zobacz, ja po 309 epizodzie, jak luźno sobie rozmawiam, a pierwszy robiłem, to chłopie klucha w gardle, no tak. Dwójka na przed audycją była zrobiona 3 razy, bo nie mogłem się ogarnąć. To też nie jest tak, wiesz, że to nie, się no, też samo naradza. Z czasem nie? Też nie przychodzi. Także liczymy na to, że więcej od ciebie jakby wyjdzie związane z tym, że będziesz pokazywał tą muzykę, to też pomoże dotrzeć do tych nowych osób. Zobacz, patrz, osobność cały czas. No, no teraz działa. W tym roku też chcę właśnie tak jakoś się z tym otworzyć, bo właśnie tego TikToka sobie założyłem i tam nawet wrzuciłem. Ja tu pokażę na TikToku. Oni nie widzą cię teraz w kadrze, bo TikTok to osobno kamera jest, wiesz, dźwięk mają, ty nie wiedzą, kto jest. O, proszę, no teraz cię widzą. O. Jest taka sprawa właśnie, że ostatnio tam rzuciłem sobie filmik. To czekaj, ja teraz powiem na TikToku, powiedz jaki to jest kanał, to na TikToku oni będą, czy nazywa sam osobność? Wiesz co, muszę aż sprawdzić, powiem ci, no, bo nie pamiętam, czy sobie dawałem osobność, czy osobność z music. No to tak, bo mogło być zajęte, tak? No tak. Słuchajcie, ja jeszcze tylko podpowiem dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę, albo już są na jakimś etapie, to żeby sobie założyli wszystkie social media jedną nazwą. Bo potem jest problem, że ktoś już to ma. Mhm. Ja miałem problem, kiedy Facebook jakby się rozwijał, a ja jeszcze nie miałem tego fanpage'a, zaczynałem, to DJ Inox ktoś miał. Ja musiałem założyć DJ Inox.pl, no bo że z Polski. Ale wiecie co? Tak długo męczyłem tego gościa, co miał DJ Inox, że w końcu mi to oddał. I mam samo Facebook, czyli facebook.com/DJ Inox, nie? Żeby wszystkie te social media były, jeśli teraz zakładacie, to nawet jak już słyszeliście o jakimś portalu, który się rozwija, jak kiedyś nasza klasa, to żeby sobie od razu już tam założyć to konto, czy ono jest aktywne, czy nie, bo potem subnoizów będzie 20, no nie? I mamy problem też na Spotify'u, bo jako Sony Records dodaje subnoiza do innego katalogu niż ty w innych wytwórniach i one nie są skrosowane. I teraz no ty, tak, musisz się zastanawiać, który ma być twój główny i to zepniemy razem. Ja napiszę do nich, że zrobimy, ale musisz się zastanowić, który ma być główny, który będzie krosowany do ciebie, nie? No bo teraz się rozdzieliłeś, subnoizów jakby na Spotify'ów było 2 i nie wiadomo za którym iść. No tak, no. Będzie trzeba ogarnąć. Sprawdziłeś? Temat. Bo oni teraz się polekują. Tak, subnoise.music. Subnoise.music na TikToku. Dokładnie. Okej, okay. Zalajkujcie, zasubskrybujcie, dlatego że on może będzie live'y też robił, bo tam trzeba mieć 1000, żeby... No właśnie, tak. Live'y zrobić, no to szybko ci przybędzie teraz bo po audycji. Ja tam ostatnio właśnie wrzuciłem taki materiał, jak robiłem właśnie ten utwór Only You, tak na 2 kamery, że na górze kamera na mnie, a na dole z FL-a i tam pokazywałem po prostu, jak ten utwór robiłem. Jakby budowę tego, tak? Tak, no i w sumie tam... 4-5 dni nabiło ponad 4000 już, więc w sumie nie jest tak, źle, jak na start tym bardziej. Na start to jest tak, że oni promują do góry, a później będzie 500, a później 5000, bo musisz wpaść virala, czyli byś musiał w stringach wyskoczyć na plaży z laptopem i słuchajcie, robię muzę. O, zajebiście. Albo na cymbałkach zagrać. Do orkiestry cię mojej wezmę. Sobnoiz, bardzo ci dziękuję, zapraszam cię również na dziękuję. Kanapę. Teraz zapraszam naszego drugiego gościa, czyli Pionax. Zróbcie hałas dla niego! Właściwie dla nich! No tak, tak, tak. Zaraz będziesz tutaj w kamerze, w TikToku. Spokojnie, nie musisz, ja tu na razie sobie stła coś puszczę na tym. No witam cię serdecznie. Sporo się dzieje u ciebie, w sensie takim muzycznym, chociaż w social mediach nie do końca to widać. No trochę tak. Bo też trochę. Tak mniej się dzielisz tym, jak kolega. No niechętnie, niechętnie. No ty jesteś młody, ogarnięty, więc u ciebie to nie powinno być problemu chyba, nie? Bo przecież no tak, wcześniej tak tylko. Ambitniej to jakby dawałeś, nie? No czy ja wiem, czy ambitniej w sumie. Ostatnio się w sumie też przełamałem, że za każdym razem jak jakaś piosenka wychodzi, to wrzucam zdjęcie na Instagrama, tak? Nie, no właśnie się zdziwiłem, bo wysłałem jakby tą zapowiedź i mówię, kurde, nie ma. Słuchajcie, powiem krótko. Pionax wcześniej wydawał w studiu w duecie z Rick Fire'em, pozdrawiam go. Teraz miałeś solowe produkcje i teraz przyszedł moment na to, że masz jeszcze drugi projekt. Tak.
Flinders się to czyta? Czyta się to Flinders. Flinders. Flinders, jak Flinders. Ktoś... Flinders. Flinders. Jak ktoś, okay. nie wie, jak to na przykład wyszukać, jak to wpisać sobie, to... Przez V. Tak, w Google tłumacz piszcie sobie motyle, przetłumaczcie sobie to z polskiego niderlandzki, dodajcie Z zamiast S na końcu. Z na końcu, to tak. I Flinders. Po hardstyle'owemu, tak troszeczkę. To po hardstyle'owemu. Tak. Słuchajcie, bo teraz tak, jako Pionak miałeś coś hardstyle'owe, ale postanowiłeś zostać bliżej EDM-u, a tutaj się narodził nowy projekt. Powiedz tak. Trochę o tym nowym projekcie, dlaczego to rozbiłeś? Znaczy wyszło to jakby w 100% naturalnie, tak, że po prostu jakby miałem kolegę, który z czasem zaczął... Miałeś, to już go nie ma? Miałem. Ale to już było. Wtedy miałem, teraz też mam, tak. No, ale wyszła w sumie z czasem taka propozycja, żebyśmy może zrobili coś razem, jakby coś dłużej, jakiś projekt taki typu duet może bardziej. No dobra, ale żeby zrobić duet, no to on też musi, wiesz, czuć tą muzę, tak, jakby, nie? Tak, i właśnie to jest to, że to, co wcześniej gadaliśmy, że nie trzeba szukać daleko, czasem nawet kolega z klasy, który nawet nie jest związany. Ziomeczek z ławki? Tak. Co ty do mnie mówisz, ale on wiedział, że ty jesteś DJ-em, czy on nie wiedział o tym? Wiedział, znaczy... Wiedział. Pierwszy raz się dowiedział o tym, jak byłem właśnie tutaj kiedyś. A, okej, okay. Czyli musiałeś przyjechać z Będzina do Leszna, żeby on się dowiedział w ławce, że ty robisz muzę. Tak. To ciekawa historia. I wiesz, co jest najlepsze, że wtedy... To nie wiem, czy wy rozmawiacie przez internety, przez... Też, ale wtedy zaczynałem jakby naukę w tej szkole, tak? I teraz ją praktycznie kończę i też jestem w tym samym miejscu. Więc nie wiem, czy to jest dobre generalnie. Ale pozytywnie wszystko w szkole, tak? W szkole wszystko w porządku, jak najbardziej. A powiedz mi, bo tak wszyscy mówią, że młodzi są teraz zapatrzeni w telefony. Jak są przerwy, to wy jeszcze z sobą rozmawiacie, czy już nie rozmawiacie, tylko czy komunikatory tylko chodzą? Nie, no jak komunikatory? Znaczy ja Duolingo często robię generalnie. Na przerwie na przykład, no ale rozmawiamy jak najbardziej, tak. A jaką platformę najczęściej w szkole się odwiedza, w twojej szkole? No nie wiem, no ja jakbyś najczęściej... Jakbyś tak przeszedł koleżanki i kolegów z klasy zapytał? Ja najczęściej Duolingo, ale to Instagram myślę chyba. Instagram albo najczęściej. Instagram w moim przypadku na przykład, albo TikTok, tak mi się wydaje. TikToka najczęściej, tak? Tak. Tak sobie myślałem właśnie, jaką platformę przeglądają. No i dobra, teraz tak, wydaliście hardstyle'owy collab i on już został upubliczniony i nagle co, przyszło granie? Nie, zaczęliśmy w ogóle w grudniu jakoś od bootlegów. I jakby mamy taką może powiedzmy zasadę, tak? Staramy się wydawać te bootlegi tak co 4 tygodnie w miarę, tak? Ostatnio był trochę wyjątek, bo jakby wydaliśmy, jakby przerwa między wydaniami była 3 tygodnie, a nie 4, tak? No, i wydaliśmy nasz pierwszy oryginalny, oficjalny utwór. Tak, no. Tak, Castle in the Sky się nazywa. Na polecam. Spotify'u możecie sobie sprawdzić. Okej, no i co? I przyszły granie od razu hardstyle'owe? Znaczy granie pierwsze to tak w sumie po znajomości troszeczkę. No jak wszyscy, słuchajmy. No tak. Przecież ty jesteś po znajomości, to chłopie, zapłaciłeś hajs, tak. To jesteś, nie? Aczkolwiek... Wiesz, jak to działa. Oj. Jak ja słyszę te znajomości, po prostu pracowaliście na to, żeby was zaprosili, to znajomość się tworzy, no bo pojechałeś tam grać, więc ktoś musiał do ciebie zadzwonić, ktoś powiedzieć i... Aczkolwiek w przypadku drugiego seta, takiego poważniejszego już, gdzie naprawdę w fajnym klubie graliśmy, przy naprawdę dużej publice, to wygraliśmy konkurs DJ-ski, tak? W ogóle nie wiem, to nie wiem, czy jest jakiś ranking w ogóle jakby DJ-ów, którzy brali w konkursach DJ-skich udział, tak? Aczkolwiek, jak na razie mam 100% skuteczności w wygrywaniu konkursów DJ-skich. No właśnie, brałem udział w Mamrach, tak. Zagrałem i się okazuje, że w konkursach, gdzie nie liczy się... Tam musisz w Mistrzostwach Polski startować. Klub no Management organizujemy, my spróbujemy, mamy swój plebiscyt. Spróbujemy, więc... tak. Ale jednak się okazuje, że jakby w konkursach, gdzie się nie liczy, kto ma więcej kolegów, którzy obsługują komputery, tak? Też jestem w stanie wygrać, też jestem w stanie właśnie muzycznie obronić. Bo czasami to jakby... wszystko brnie w stronę lajków, a czasami po prostu trzeba umiejętności pokazać. Czy ty wiążesz po szkole przyszłość z muzyką, w sensie takim, że będziesz tylko z tego żył, czy ty w ogóle chcesz iść w zawód, a to znaczy, ma być zabawa? Właśnie... Bo zastanawiam się, co młody człowiek może mieć dzisiaj kiedyś w głowie. Miałem tak, że... Bo ty że teraz w czerwcu, tak? Kończysz szkołę? No w maju nawet chyba. A no, maturzyści mają, sorry, w maju. Tak. W sumie tak. Jakie ty masz plany takie życiowe, zawodowe? Ja ogólnie, oprócz muzyki, tak, wymyśliłem, że, znaczy, no, jakby tak, poszedłem sobie do technikum związanego z jakby realizacją nagrań, tak, myślałem, że się nauczę czegoś ciekawego. I jak się skończyło? No tak, bo miałem generalnie. Jak to w szkole? Miałem lekcje z produkcji takie, znaczy, no powiedzmy, z produkcji, czegoś można było się nauczyć, jak ty zaczynał od początku, to mógł się czegoś nauczyć, no ale ja się niczego nowego zbytnio nie nauczyłem. No rozumiem, rozmawiałem no, tak z Cezarym Mahejem, jak znasz na perkusji, to on mówił, że miał na początku indywidualny tok nauczania, mówi, no muszę się zintegrować, idę do szkoły, wrócił i mówi, i w szkole jak poszedł,
Dreda, a grał na perkusji już, wiesz, od 5 roku życia, to tam były takie podstawy, że on jakby się cofnął 8 lat do tyłu i mówił, tak nie, właśnie... to nic dobrego nie przyniesie. No i teraz właśnie myślę, że jakbym na studia poszedł jeszcze w kierunku muzycznym jakimś, to... To prędzej. No właśnie nie. Myślę, że to byłoby znowu wałkowanie tego samego w kółko, tak? Czyli samorozwój. No, tak myślę. Czyli co, zostajesz w produkcji, tak? Czy będziesz coś realizował? No bo tak, ci realizatorzy to idą tak, albo do teatru i realizują przedsięwzięcia, czyli jakby... W teatrze już byłem, było bardzo fajnie. Muszę jeszcze spróbować kiedyś, od września muszę spróbować w teatrze. W teatrze, tak? Tak. Słuchaj, bo ja planuję zrobić trasę koncertową Xoni Orkiestra i będę potrzebował akustyka. Czy ty jesteś w stanie ogarnąć 36 auksów? No pewnie. Co? No czego, a czego ja się na tych lekcjach uczę? Muszę tu. Czyli ja już mam akustykę, rozumiem, tak? No potrzebuję dwóch, tak bo powiedzieć. Jeden jest robi backstage, czyli robi słuchawki, bo nie wiem, czy wiecie, że jak gra orkiestra na scenie, to oni mają słuchawki wszyscy douszne. I teraz tak, osobny realizator dźwięku jest dla tych słuchawek na scenie, a osobny jest ten, który słyszą ludzie, publiczność na głośnikach. Mm-hmm. Także jest dwóch akustyków. Tak. No dla ciebie to jest tak, a kiedy ja się z kimś spotykam, mówi ty, a tam jakiś gościu był jeszcze na scenie, co realizował, po cholerę on, jak przecież z przodu był akustyk. A po prostu inna realizacja jest dla tych, którzy chcą głośniej tylko swoje instrumenty i muzyka, a innych chcą mieć wyciszonych, to są dwie różne rzeczy jakby. Mm-hmm. Technicznie. Dobra, czy jesteś w stanie pociągnąć taki koncert? Jestem w stanie, tak no, myślę. Wiesz, no dzwoni menadżer Darii Zawiałów, albo podsiadło, mówi, słuchaj, na stadionie robimy koncert i mój akustyk się rozchorował. No ogarniesz? To co, to wtedy wchodzę ja, cały na biało i działam. Aż tak? Tak. Aż tak. Aż tak. Dobra, nie ma problemu, trzymamy cię za słowo w takim razie. Wracamy do muzyki, do twórczości. Jak daleko macie jeszcze poplanowane jako hardstyle, jako wasz ten duet? To zależy generalnie, czy my chcemy wydawać wszystko absolutnie, co mamy, bo mamy bardzo dużo produkcji przygotowanych typowo pod nasze sety, tak? Ale jak on w szkole, to rozumiem, że przychodzi do ciebie do domu. No wiecie, tak, że tak. Razem siedzicie przy kompie, to nie jest takie online'owe jak z... A to zależy w sumie, teraz to masz tyle możliwości, możesz pracować w no domu i zdalnie, u kogoś, no nawet on komputerem domu, się u ciebie połączy, ja ci poprawię. Dokładnie. Na Discordzie też możemy ten. Też, a propos Discorda, a propos hardstyle'u, pozdrawiam wszystkich niebieskich haharów z Discorda. Okej, czyli ta twoja mafia tam, tak? Hardstyle'ową, tak jest. Okej, no hardstyle no, mają swoją chwilę takiego, już ja to zauważyłem od 2 lat w sumie. Ja rozmawiałem tu też z driverem, był, więc no, jest jakby hype na tą muzykę i fajna społeczność, bo ona się integruje, nie? Ja to rozmawiałem odnośnie tam jakiejś wiksiarzy, mówiliśmy o tym, że ta społeczność jest tak za nimi mocno, nie? A w tym idei to dzisiaj są tu, jutro tam, czasami idą do klubu, idą na DJ-a, za chwilę idą na salę disco polo i to mi nie przeszkadza, nie? Tak. A w hardstyle oni są zintegrowani, piszą na tych forach. No społeczność właśnie hardstyle'owa bardzo mi się podoba pod tym kątem, że jak masz w klubie imprezę hardstyle'ową na przykład, no to faktycznie oni tam przychodzą dla tej muzyki, no nie? Mhm. Nieważne, czy tam jest jakiś duży artysta, czy na przykład jestem ja z kolegą z ławki, tak? No też duży artysta. No masz ileś jakieś wydania, tam patrzyłem, to nawet jakieś 300 tysięcy na Spotify. No coś tam się zdarzyło kiedyś. Powiedz mi tak, hajc kapie czy nie z tego już? Tak, ale to trzeba wiedzieć jak. A ty wiesz jak? Staram się wiedzieć jak, tak. Okej, nie, bo tak się zastanawiam, bo człowiek, który kończy teraz maturę robi, jest po technikum i już hajc kapie ze Spotify'ów, a jeszcze go nie możesz odebrać, bo jesteś niepełnoletni, więc nie, ktoś inny... Nie, już jestem. Jestem od 2 lat, już jestem pełnoletni. Nie, do umowy do podpisania, tak? Że możesz? No nie, no teraz ja już jestem pełnoletni, normalnie, oficjalnie. Aha, czyli możesz hajt sam odbierać, aczkolwiek nie? Aczkolwiek jest to prawdopodobnie ostatni epizod tutaj z jedynką z przodu u mnie w wieku, także... Aha, okej, no to, to już idzie z tego tak żyć, czy to jest na razie na studio? Nie, znaczy to jest na zabawę? Zależy w sumie, to tak bardziej na jakieś takie swoje potrzeby w sumie, tak wyżyć za to. Tak. Ale co, na furę, na jakieś wakacje, czy... Nie, czy na sprzęt w studio? Na sprzęt to najbardziej. Sprzęt, to jest właśnie fajne. Czyli że... sample, komputer, tak, rozwijanie tego, to mi się podoba tego, właśnie, tak? Że jakby... Jakieś wtyczki, kupowanie, tak? Załóżmy, że włożyłem pieniądze jakieś w kupno komputera na przykład. No. I przez to, że ja mam ten komputer, mam na czym robić tą muzykę, to mi się to zwraca jakby, tak? I... Rozumiem. Mądrze bardzo... myślisz, chłopaku. Żeby cię nie zgubił ten show biznes. Tak. Powiedz mi tymi social mediami, no dlaczego tego nie ma tak więcej, żeby pokazać tym ludziom, że masz tę frajdę z robienia tego? A może powinno być w sumie. Tak teraz myślę jednak, że to
że w dzisiejszych czasach jakby bez tego to no, ale nawet tych swoich znajomych ze szkoły byś zaraził tym, żeby oni odsłuchiwali tą twoją muzykę, a tak to oni ich nie odsłuchają. Dobrze. Bo to... nawet nie wiedzą, że ty tu jesteś z tego Będzina, przecież Będzin to zajebiste miasto, no. No wiadomo. Ja tam mam rodzinę blisko w Dąbrowie no, Górniczej, więc... Dobra, to teraz taki przekaz tutaj dla tych wszystkich z klasy moich, którzy oglądają. Ty, od razu mi TikTok podskoczył, to chyba jednak dałeś znać w klasie, tak. No tak, o to chodzi, gdzie oni tutaj są? Tu są? Tu, w tej, tak. W tej tutaj są. Tak, w tej tutaj. Tak, dajcie znać każdemu, kogo znacie, tylko że ja tutaj jestem i od tej gram, tak? Macie zrobić tam żyletę niesamowitą na czacie w tym momencie. Bałagan. Tak, polski bałagan. Dla Pionaksa. Powiedz mi jeszcze, jak z polskojęzyczną muzyką i twórczością? Ty uwielbiam. Eksperymentujesz ją? Czy... Uwielbiam, po prostu. Nie robi ci to problemu? Nie, ja rozmawiałem z DJ-ami, że oni nie chcą polskiej muzyki, potem weszły te hip-hopy, zaczęli przerabiać, już nie mieli z tym problemu. I tak, co jak na co dzień na przykład nie słucham takiej muzyki, to absolutnie nie mam problemu z tym, żeby zrobić, wziąć jakiś wokal. Tak. Okej, no to co? Zapraszam cię zatem za stery Pionak z dzisiaj w podcaście Xoni On Air. Mamy już razem kolaba, masolowe kawałki, no i myślę, że przyjdzie czas na ten właśnie trio, czyli Sobnoise, Pionak, Inox, a tymczasem zróbcie hałas dla niego, dla maturzysty i pana inżyniera dźwięku, jeśli tak mogę go nazwać, bo taki właśnie profi sobie technikum obrał. Panie i panowie, dla was secik godzinny od Pionaksa. Słuchajcie się w tą gitarę na dropie, bo o niej też jeszcze porozmawiamy za chwilę. Kawałek Sony Records, jedziemy!
beginning and start it all over again. This is Sonny on Air. Paro, chciałem ci tylko powiedzieć, że wydajemy to w Xoni. Nie mam pytań, wysyłaj wave'y. Jedziemy. Na majówkę premiera. W moim stylu. Szacun. We'll be right back.
Tutaj Pionak z premiery serwuje. Będzie odsłuchiwane, będzie katowane. Zapraszam oczywiście na Spotify, tam subskrybujcie. Wystarczy wejść Xoni On Air na Spotify. Już jesteśmy, bang! Halo TikTok, DJ Nox TV. Macham do was, tam jesteście w kamerce. Dobry tak, podoba mi się. Widzicie to w opisie? Fabryka rozrywki.u DJ Arturo. Podesłał, rozumiem, tak? Niks gebeurd is, of ik je toen zag staan en weer wist wat kleur is. En alles gaat zo snel soms, maar met jou was tijd niks. Ik wou dat ik dat toen wist. Je praat niet veel, maar je maakt de ruimte vrij, de ruimte vrij. Ik vraag niet veel, maar ik hoop dat je denkt aan mij, dat je denkt aan mij. Zastanawiam się, co się dzieje u takiego artysty o pseudonimie Matt. I patrzę, on z nami na top czacie. Wydawaliśmy zresztą jego wersję chociażby Fake Show, taką hardstyle'ową.
czyli cały czas czynny, że tak powiem. Pozdrawiamy serdecznie. Mat przez 2D. Panie i panowie, ladies and gentlemen, jesteście świadkami premiery. Sporo dzisiaj od tego młodego dżentelmena. Nie obijał się na lekcjach z muzyki. Zakontraktowane już? Premiera jeszcze nie. Jeszcze nie. Siuka stajni jeszcze. A kto jest tu dopisany? Jakaś nowa postać? Bo nie jest spotkałem tej pseudonim. Daj to do mikrofonu, powiedz. To jest jakiś ziomek ze szkoły? Do mikrofonu, bo nie słyszę. Z Anglii producent taki. Z Anglii, okay. Polecał. Ty pisałeś, czy on do ciebie? On. Serdecznie pozdrawiam całą Szwecję. Pozdro Dariuszu. Nie wiem, czy wiesz, ale 11 widzimy się. W Bełchatowie w klubie Atiko. Master Poland DJ Battle to konkurs DJ-ski. Także wcześniej DJ VIP kurs. Zapraszam, jeśli ktoś chciałby sprawdzić swoje umiejętności właśnie w tym konkursie. Do zgarnięcia jest stół dla DJ-a. Nie konsoleta, ale stół, czyli ten postument składany, na którym DJ-e grają. Zgłoszenia już są przyjmowane, więc więcej na Dobre Imprezy TV tam możecie wejść. Konkurs nazywa się Master Poland DJ Battle 2024. This is Sony on Air. Matt pisze, że wraca na salony razem z Vlinders, czyli jedną drugą gościa tutaj w studio, Jonaxa. Więc będzie się działo, jeśli chodzi o hardstyle. Myślę, że chyba następny odcinek zrobimy właśnie z Madem i z wami jako hardstyle'owcami.
Wpiszcie sobie tą stronę, która pokazuję wam teraz w opisie piosenki. Będzie kabaret. PKP powinno mu dopłacać. Dobry donejcik wjechał. Seba Uszol napisał: Pionax, ale bym cię na In The House wziął. To nie są tanie rzeczy, nie? Będzie zrzutka i Pionax zagra na In The House. Fire.
sheep are leading us to slaughter, bloody. Nobody really seems to care, but I've been seeing horror stories. Been up all night with my memories. Been studying the books and movies. It's not good, it's all bad news, it makes money. Wake up, wake up, wake up. Ktoś pytał, że już mamy 148 uderzeń na minutę. Im szybciej, tym trudniej się wbrew pozorom miksuje. Będzie szybciej, będzie mocniej, będzie grubiej, będzie wyżej. Jedziemy! Pasy zapięte. Wrzutka i pozdrowienia. DJ Janke Skarl z pozdrowieniem dla całego studia Sony On Air. Niech wasza muza zawsze trwa, bo dzięki muzyce jesteśmy szczęśliwi. Potwierdzam. This is Sony On Air.
Szypioł na przykład napisał, że tak podkręcił tempo, że aż skurcz mnie złapał. Na TikToku info piszecie pytania bardzo techniczne, tutaj nie chciałbym się zagłębiać, chodzi o odsłuchy Pioniera, jakieś tam MV70. Myślę, że to nie ten czas, dzisiaj muzyka przesłuchujemy, delektujemy się, rozmawiamy o niej. Te techniczne sprawy to tam na maila możecie wysłać, bo na fanpage'u. Ale a propos jeszcze TikToka, to fajna rzecz, że dostałem powiadomienie, że prowadzisz 90 minut live'a, zrób sobie przerwę. Przepraszam TikTok, stawiasz kawę? To co zrobię? Kazimierz Tetmajer, przerwa. Nie ma, bo Pionak zgra, więc jest ogień, nie ma żadnej przerwy, nie ma opitalania. Jedziemy wszyscy. Albo grubo, albo grubiej. This is Sony on Air. Muszę wam powiedzieć, że Pionak się przygotował. Mistrz ciętej riposty w opisach. Piękne masz te opisy. Skopiuję wszystkie dzisiaj.
Sreće biti, al kako zaboraviti. Stari kaput iznošen, komad gleba istrošen. Snijeg ispod bosih nogu, ne, ne, to ne mogu. Stari kaput iznošen, komad gleba istrošen. Snijeg ispod bosih nogu, ne. Że to jedna z lepszych pił. Czyli dobrze tłucze na wieży. Skrzat jak u ciebie chodzą te hardstyle od Pionaxa. Musimy zrobić odcinek z Blinders, Regain, Ginox, czyli polscy reprezentanci tego nurtu hardstyle'owego.
sprawdzacie te strony, które on tutaj podaje w opisach? Bardzo ciekawie napisał Mr. Metysek. Wiecie co? Do dzisiaj Hardstyle był muzyką, którą mijałem z daleka. Była za tłusta, ale Pionak podał ją w przyjemny sposób i coś w tych piłach jest. Rąbię dobrze. Jabłko i grzech, tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie. Pozdrawiamy kolegę z ławki. This is Sony on Air. Gdzie dziś dom, gdzie ulica słońc. My demons, they
got the best of me. I stare at the mirror, I see the enemy. Allow me to lead you into my fantasy. Allow me to lead you into reality. I'm in a space where I never belong. In a place where I need to be strong. The storms, the cloud bursts, the watershed. The rain's heavy like rocks tumbling down on my head. This is Sonny on air. Feels like the world is about to swallow me. Smothered by overwhelming hypocrisy. Before Michelle, whatever I was supposed to be. Follow me. Follow me. You couldn't imagine the things that I have done. I run on my own. Fuck, what am I running from? My path is unknown. Just save me out and just follow me. Follow me. Traumaturga napisał pozdrowienie dla operatorów ciężkich brzmień i dla ekipy Discordowej. O drugiej ekipy Discordowej jedziemy! This is Sony on air. Follow me. Exclusive. Próbuję policzyć, ile kawałków zagram, ale nie ogarniam jeszcze. No, to zaraz do tego dojdę. You can go.
brings us to the question, if you had to choose one element, just one single element that you like most in hardstyle, what would it be? Okay, let me tell you something. I like bass. Love it when it's all distorted. Rattle in my bones, get my system sorted. Bass combined with a kick that's golden. Body parts moving and I can't control them. B to the A to the double S, get it? Won't you come and grab it like you never ever had it? Halo Facebook, halo YouTube, are you ready? This is Sony on Air. Na dzwonku. Jest inaczej, jak zapowiadał. Powinieneś mieć to wejście na dzwonku, jak ktoś do ciebie dzwoni. Jaram się muzyką. Bo to jakiś edit jest. Tego jeszcze nie grali. DJ Nox, Natalie Fernandez na wokalu In The Moment w remiksie Pionax Ring Fire. Edycie Pionaxa.
Panie i panowie, już mamy 160 uderzeń na minutę. Sony records live. Panie i panowie, będziemy grać teraz rozchodniaczka, czyli coś nieprzewidywalnego. W sumie nikt się nie przewidywał, co on tu dzisiaj zagra, więc cały set był nieprzewidywalny. Co to za opis dopamina? Knip? 46? To jest tytuł. A, okej, okay, okej. Okay. Nie ogarniam, te opisy miał dobre. Taking control of me. Taking control of me. Dopamine taking control of me. Taking control of me. Control of dopamine. Tak, była piła, to teraz będzie rura. A co rura musi? Panie i panowie, bardzo dziękujemy. Pionak, chodź jeszcze pogadamy chwilę. Ja mam pytanie, czy ty ćwiczysz gdzieś na siłce albo coś? No, powinienem w sumie, nie? Co? No, bo powinienem, pamięci, że czasem tu się zrobiłeś zdarzy. Taki trening, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio taki ćwiczę trening robiłem. Ćwiczę systematycznie, raz na miesiąc. Raz na miesiąc, jak jest występ, to wtedy jedziesz, tak? Tak, tak. Jednak ten komputer przyciąga, jak tracisz ten czas tym, to już tak. Potem nie chcę, ale zadyszka jest, bo widzę po tobie, że... Nie, ja bym tak mógł jeszcze, nie wiem,
Długo. A byłeś na imprezie kiedyś, gdzie grali Hardstyle tak pod 160 i z 2 godziny jechałeś? No tak, no 1,5 godziny ostatnio co graliśmy we Wrocławiu. Jako ale to graliście, Flinders. Ale czy się bawiłeś później? No to na Defconie byłem w zeszłym roku w sumie. To 4 dni takiego czegoś były. Ogień, tak? Tak. Cały czas. Szacun, słuchaj, nie było jakby na początku tej rozmowy, jeszcze chciałem zapytać, czy z tą gitarzystą, czyli ten pierwszy kawałek, co grałeś, to coś więcej będzie taki, takim stylu? Czy powiem tak, no. To jest przypadek, czy o co chodzi w ogóle? To zależy wszystko od niego. Miałem nawet pomysł jakiś czas temu. Mhm. Żeby tutaj przyjechał ze mną w ogóle, żebyśmy zagrali. A, live acta. Tak. Miałem tak sobie myśleć, że kiedyś Joykitty Conti miał przebój tam, wiesz, Kiss Me, Blow Me, Touch Me, tam wjeżdża też ta gitara. Tak. I mówię, jak on by to dobrze, wiesz, wypukli, to mogliśmy być takim charakterystycznym pionaksem z gitarą. Właśnie tak. I że nie tak, ma takiego też ziomka, który swoje piosenki opiera właśnie klubowe na takiej gitarze, na właśnie takich ryfach klubowych. To chciałem zrobić live act jakby tutaj, tak. No, petarda. Gdybym zrobił live act, to ten set nie brzmiałby, nie wyglądałby tak, jak tak wygląda. Ja się zastanawiam, jak on by z gitarą sobie poradzić. Na spokojnie. My gramy co czwartek w sumie na... A to jakieś próby, takie jam session robicie, tak? Robimy. Ja gram na takim jednym instrumencie, jeszcze mam go akurat w torbie teraz. W co masz? Mogę wziąć, zaprezentować. Dajesz. Czekajcie, bo to będzie premiera. Muzyk z krwi i kości, instrumentalista się okazuje, technik w teatrze. Co on tam ma? Flet? A, keyboard ma. Czekaj, to jest dmuchany keyboard. Ty, to jest taki akordeon, tylko płucami. Dokładnie. Czekaj, to muszę kamerę tu pokazać. Czekaj. Dobrze. Czekaj, bo to muszę widzieć, ludzie. Szkoda, że się na pieniądze nie zakładałem o to, co tu się wydarzy dzisiaj, bo bym dobra, tak jest się teraz, obłowił. Czekaj, rzucę kamerę teraz na ciebie. Uwaga. Proszę bardzo. Pionax w debiucie. Mam coś zagrać, tak? A. Dziękuję bardzo. Tego jeszcze u nas tak nie grali. Tego jeszcze u nas nie grali. Biorę cię do orkiestry. Tylko nie wiem, czy będziesz dobrze akustykiem, czy będziesz muzykiem z tym tutaj. Mogę być i tym. Co to i jest tym za instrument, że to dmuchany? To się melodyka nazywa. Melodyka? Melodyka po polsku, melodika po angielsku, wiadomo. Okej. Okay. Tak. Trzeba było się uczyć dużo dmuchać, czy bardziej nie, grać? Znaczy, powiem tak, no. Znaczy z tym dmuchaniem to jak człowiek gra na przykład na instrumentach klawiszowych jakichkolwiek. No rozumiem, to tak jest prosto. No, ale, to jest prosto, ale trzeba podać równo powietrze, żeby... Można cały czas to trzymać tak. No nie, ale chodzi o to, żeby równo. Tak jak akordeonem, nie można tak dusić, tylko powolutku musi dokładnie dojeżdżać, żeby równo się powietrze tak wydobywał. Wtedy więc jest równy dźwięk. Się przyzwyczaić tylko z tą rurką, że trzeba okay dmuchać. A czy możemy momencie zrobić live'ak, żebyś zagrał jakiś hardstyle na koniec i do tego dograł? Mogę. Dajemy, spróbujmy. Panie i panowie, to będzie premiera. Słuchajcie, Pionak zagra kawałek i na koniec zagra na tym instrumencie melodyka. Teraz nie wiem, bo czy tonacja będzie pasować, ale ogarniemy, tak? Już ci daję mikrofon. Słuchaweczki, jedziesz. Wyżej trochę, wyżej do tego, do urządzenia. A nie słyszysz, bo słuchawki nie masz, tak? Nie, nie. Słuchawki sobie załóż. Nie słyszał? O, teraz będzie słyszał petarda. Jedziesz. Uwaga. 3, 2, 1, jedziemy. Panie i panowie, to jest premiera, to jest Pionak na melodyce. Szacun bracie, kawał dobrej roboty. Dobrze. Bardzo ci dziękuję, życzę ci tak młodym wieku, żebyś odcinał te kupony jak Trips i był tym popularnym DJ-em, producentem w Polsce, dobrze, albo na świecie jak Fred Again na przykład. No tak, o Jezu, no jakbym był tak jak on, to o człowieku. Wszystko jest przed wiadomo, tobą. Wiadomo, każdy by tak chciał, przed ale tobą nie każdy to może. To nie tylko przed tobą, w twojej głowie to wszystko jest. Oczywiście. Jak ty poukładasz to, jak dopuścisz ludzi do siebie, albo oni do ciebie jakoś dobrną, zadzwonią. Widzisz, już kolega z Anglii się odzywał o kolaba, więc tak, wszystko jest możliwe, czekaj, że to się jeszcze wydarzy. Nie tylko kolega z Anglii, bo zagrałem kolaby tak, z kolegą z Niemiec, Ryśkiem Rickfire'em, tak, no. To on właśnie. Z kolegą chyba z Hongkongu, z Peru. Tam kilka jest, było, ja widziałem, czekaj, tylko, wiem, że jest problem, że kolab kolabem, ale no, nie ma tych wyników jeszcze. Ale też grałem piękne piosenki polskie od pięknych polskich producentów.
I to szanujemy. Bardzo dziękuję. Pionax, Sobnoise, Inox, dziękujemy za 309 epizod Xoni On Air. Trzymajcie się i teraz tak, jeszcze taka mała informacja. Słuchajcie, w najbliższy piątek będzie podcast, ale nie będzie na naszych kanałach, dlatego że studio wynajmuje ekipie Dolnośląski DJ Team i to są DJ-e weselno-eventowi. Więc będą tutaj grać trochę Coco Loco, Coco Jumbo i takie rzeczy i oni na swoim profilu, więc Dolnośląski DJ Team, tam będziecie mogli sobie wejść i w piątek oni tutaj będą przez 3 godziny robić Coco Jumbo i do przodu. A za dziś bardzo wam dziękuję, DJ Inox i moi goście. Trzymajcie się ciepło. Cześć. We'll be right back.